Gala XTB KSW78. Oczywiście w Szczecinie nie mogło zabraknąć tu kanału sportowego, także oglądajcie, bo dzisiaj w karcie walk parę naprawdę emocjonujących pojedynków, także tutaj fajerwerki pojawią się nie jeden, a wiele razy, także zapraszamy. I wejdź w dosian, drugi krok, masz dosian. I bijesz ciężki biodra. Haki, Borys, na plecy i tak. No nie do końca jestem zadowolony z tego, że trwało to na pełnym dystansie. No bo jak widać, poprzeczkę w Ostrowie postawiłem sobie wysoko i ambitny plan na walkę był, żeby skończyć to w pierwszej rundzie. Niestety nie udało się, przeciwnik twardy postawił ciężkie warunki, więc mamy zwycięstwo na punkty, to cieszy. Cieszę się, że mogłem zawalczyć na takiej gali w Szczecinie z takimi nazwiskami jak Materla, Mańkowski. Kiedyś człowiek przy pizzy oglądał galę KSW i nawet nie marzył o tym, żeby się tu bić, a teraz jestem na jednej karcie. Wspaniałe uczucie, cieszę się bardzo. Dla mnie emocjonalnie najbardziej cieszy wygrana Łukasza Rajewskiego, bo wiem, jak dobry jest to striker, ale wszystkim kompletny zawodnik MMA. To pokazuje do tej pory na sali i wydaje mi się, że brakowało takiego przełamania. I właśnie liczę na to, że teraz Raju się przełamał, że udowodnił wszystkim, że naprawdę jest zawodnikiem bardzo wartościowym, świetnym. Zawsze było tak, że ten pojedynki wygrywał, zdarzał się jakiś błąd i ta cała układanka potrafiła się sypać u Łukasza. Nie wiem, czy to był poziom, przepraszam, problem natury mentalnej, czy po prostu był jakimś trafionym mocnym ciosem, ale teraz pokazał, że był plan na ten pojedynek. Wiele osób też określało go jako wybitnego strikera, ale który nie ma tak mocnego ciosu, który jednak nie posyła na matę swoich rywali. A to jednak udowodnił, że było oczko, była precyzja, ale wszystkim była siła i wymowa w tym ciosie. Się kolano włóż. Wycofanie bioder i wkładaj kolano bokiem. Rafał, wycofanie biodra, włóż kolana. To co mówisz? Skręć biodra. Tak. Dawaj. Nie ma niczego. Idziesz pomału do siatki. Siatce, będąc plecami, nawet nie starałem się z tym siłować. Mi wystarczyło tam włożyć 50% siły po to, żeby się utrzymywać na nogach i po prostu czekać, aż się on spompuje i wykorzystać pierwszy nadarzający się błąd, okazję, tak? I tak było, że pierwszy jego błąd był jego ostatnim. Czujesz każdą walkę wygraną, każdą walkę przegraną, nawet te, które toczyły się na samym począteczku. Często ludzie mnie pytają, czy po tylu latach kariery, czy mi się w ogóle jeszcze chce? Czy ja znajduję w sobie ten tak zwany Eye of the Tiger? Umarł sobie! Jak go zaprowadzisz? Półtora to poszło! Półtora poszło! Jak go zaprowadzisz? Widzisz to! Po wszystkim zgaszone światło Borysa Mańkowskiego. Nie
no nie można powiedzieć, nie powiedzieć o Valeriu Mirci, który jako pierwszy od 2017 stopuje Borysa Mańkowskiego przed czasem. I to pamiętajmy, Roberto Soldić, który bije z mocą uderzenia ciężarówki, nie był w stanie Borysa skończyć, mimo że go bardzo mocno obił, a tymczasem Valeriu kończy kolanem czy nie kolanem, ale dalej tamte ciosy też potem porozbijały Borysa. To jest no coś niesamowitego. No i super, że kolejny znakomity dodatek do tej kategorii lekkiej. Wybitny Roman Szymański, bo wszedł Raul Tutarauli do tej walki jak potwór, jak zaczął w pierwszej chwili atakować Romana Szymańskiego, to wyglądało to jakby naprawdę się chciał do niego dobrać i tak patrzyłem na Alberta po tym pierwszym sprowadzeniu, że to naprawdę będzie bardzo trudno, a tymczasem Romek pamięta skąd się wywodzi, pamięta o swoich korzeniach, pamięta skąd tutaj przybył, cytując Funky Polaka, czyli z brazylijskiego jiu-jitsu, no i w przepięknym stylu. To był pojedynek, który był wyśmienity pod każdym względem. Na papierze czekowaliśmy się na fantastyczną bitkę w stójce i taka była. Walczyli w taki sposób, jak walczyli w poprzednich pojedynkach, a ten miks, ta mieszanka tych dwóch stylów, no była wyjątkowa i to się sprawdziło dzisiaj wszystko w klatce. Wybitny co-main event stójkowy, charakter z jednej i drugiej strony, no i umiejętności, przygotowanie taktyczne pod rywala. No to się oglądało po prostu. Instynkt cały czas był w tym pojedynku i to jest naprawdę była ozdoba tej gali, ale też ozdoba całego MMA, bo naprawdę to się oglądało świetnie i takie walki nakręcają, każdy na tą walkę czekał, wyczekiwał tej walki i wydaje mi się, że wyszło jeszcze lepiej niż każdy zakładał. No mamy tutaj bogactwo w tej dywizji lekkiej, tak naprawdę kto waszym zdaniem stawia was w niekomfortowej sytuacji, powinien w pierwszej kolejności dostać szansę walki o pas dywizji lekkiej. To w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo tak, teraz nie wiemy, kiedy dojdzie do walki Parnas-Ziółkowski, która musi się wydarzyć, bo taki był zamysł tworzenia tego pasa tymczasowego w kategorii lekkiej, czyli mamy starcie Ziółkowski-Parnas. Mówisz, że nie wiesz, a na przykład Marian twierdzi, że okolice kwietnia go bardzo interesują. Bardzo się cieszę, mnie w takim razie też interesuje, żeby wtedy zasiąść przed mikrofonem. No to tak, mamy tę walkę. Mamy Szymańskiego, który wygrał już z Mircią, ale tam była ta kontuzja i cały czas Mircia nawołuje o ten rewanż. Z drugiej strony Szymański już walczył i z Ziółkowskim, i z Parnasem. Mówi się o tym, że nie w pełni swoich sił, ale z jednym i z drugim przegrał. Valeriu jeszcze nie miał okazji walczyć z mistrzami, także jest tutaj bardzo dużo konfiguracji, które mogą stworzyć interesujące pojedynki. Ja się nie mogę doczekać, no ale najpierw trzeba rozwiązać tę sytuację, która jest na samym szczycie, czyli kto jest tym pełnoprawnym mistrzem. Na ten moment Marian, ale puka tam Parnas. W walce wieczoru myślę, że zobaczyliśmy dużo więcej emocji niż się spodziewaliśmy, bo gdzieś Kendall Grove był trochę traktowany, że przyjeżdża tutaj jako emeryt po zebranie kasy, a widać było, no też ze względu na dyspozycję Michała, że sprawił mu bardzo dużo problemów i tam
Michał był kilkukrotnie mocno trafiony. Były bardzo blisko wygranej. Michał Materla był też bardzo blisko trafienia nielegalnym uderzeniem, ale walka toczy się dalej. No i teraz pytanie, czy wejść do tego parteru, czy pozwolić wstać Kendallowi. Na pewno Michał też musi pozbierać energię. Tak, w momencie, kiedy Michał balansował, robił różne przyruchy, cały czas był aktywny tym korpusem, tą głową na nogach, to rzeczywiście trafiał, nie inkasował tych ciosów, ale widać ewidentnie, że Michał jest troszeczkę już wolniejszy, ta reakcja jest troszeczkę spóźniona, ale pokazał też, że ma cały czas ten charakter, tą wolę zwycięstwa, ale nie oszukujmy się, to już nie jest, wydaje się, ten sam Michał Materla, co chociażby 5 lat temu. Na koniec, bo ja bardzo lubię tę zabawę, skala 1-10, jaka nota waszym zdaniem bląduje na koncie XTB KSW78? Szybciutko, króciutko. Ja pracuję dla KSW, więc tam 12 minimum, nie? Ale myślę, że naprawdę ze względu na to wszystko, co było, emocje, zaskoczenia, genialne walki, świetne skończenia, 8 to jest absolutnie minimum. Ja 8, nawet 8,5 za emocje. Ja 8, podpisuję się pod tym. Być może troszeczkę pozostaje... Nie powiem niesmaku, natomiast więcej oczekiwań dotyczących main eventu, natomiast pozostała część karty i te pojedynki, które miały oddać, oddały w 100%. Także panowie, serdecznie dziękuję. Alberto Ziemkowski, organizacja KSW, współprowadzący programu Octagon Live, Dominik Durniet, komentator KSW. Do której szkoły trafiłeś? Znaczy, do którego domu trafiłeś? To jest znaczek Hogwartu, oryginalny i dzisiaj magii w klatce organizacji KSW. Nie brakowało, oby tej magii nie brakowało, także podczas kolejnych wydarzeń gali organizacji KSW, na którą Hiena Maciej Turski serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, ałubyczki!